Pani Czertwan podskoczyła na krześle. Z różowej i uśmiechniętej stała się ponsowa i skrzywiona. Oczy jej zaczęły biegać w koło. A cóż to ma jedno do drugiego? Hanka jest moją córką i losem jej ja tylko rozporządzam, zawołała zmienionym tonem. Jak matka chce, ja inaczej pieniędzy nie dam, rzekł flegmatycznie. Za taką cenęż wirble każdy kupi. Nigdy bez mojej zgody. Zmusimy cię do działu, wołała coraz gwałtowniej. Na to trzeba czekać pełnoletności Hanki i owszem mamy czas. Są sposoby na upór, zobaczysz. Nie przeczę, ale pieniędzy to jutro nie da. Potrafię pożyczyć bez ciebie. Czemu nie? Lichwa jest wszędzie. Nie pozwolę, by z mojej córki wyrosła awanturnica. Przewrócono jej w głowie, ale ja to powstrzymam, bo mi się to nie podoba. Zasapała się. Gniew nią wstrząsnął. Zapomniała panowania nad sobą. Jeżeli matce brakuje jej kapitału, ja założę swymi pieniędzmi. Budrajcie, wezmę w swój zarząd i rocznie będę wam płacił z nich 500 rubli, jako wasz posag i własność. Potrzeba mi tylko waszego słowa. Uspokoiła się natychmiast i chwilę słuchała, uszą nie wierząc. Ten człowiek był czarnoksiężnikiem. Wyczytał w jej duszy najważniejszy powód odmowy. Miał radę na wszystko. Należy mi się te paręset rubli. Oddałam wszystko dzieciom, zaczęła już innym tonem. Doskonale rozumiem. Dacie mi kartkę na owe pięć tysięcy rubli i metrykę Hanki dla paszportu. Jutro u plebana będę z pieniędzmi za żwirble. Pierwszą ratę zabudrajcie, mogę zapłacić zaraz. Otworzył Pugilares i na stole położył pięć tęczowych biletów. Ten rozumiał interes, znał ludzi. W pół godziny, gdy odjeżdżał, miał co chciał w kieszeni. Ruszył prosto na plebanie, zamieniwszy z ciotką parę słów zaledwie. Obie panienki siedziały u wrót i wyglądały go dawno. Zwyciężył pan pewnie. Poszłam z Hanką o zakład czy wygrałam? powitała go siostra Olechny. Zrobiłem, co mogłem. Kapitał Hanki przyjąłem na siebie. Czy potrzebujesz całości? Ej, nie, parę set rubli na podróż. Resztę to zostaw u siebie. O jakże szczęśliwa. Pan i paszport ułatwi i odprowadzi nas do granicy, nieprawdaż? I owszem, zrobię wszystko do końca. Blada dziewczynka złożyła ręce jak do modlitwy i łzawo patrząc w jego oczy, wymówiła serdecznie. Jakiś ty dobry, jakiś dobry. Czym ja ci się wywdzięczę? Byle nie medycyną w przyszłości, zażartowała Julka. Spojrzał na nią poważnie i długo. Odwdzięczysz się, jeśli nauki swej nie wywieziesz za kraj, ale tu w nim i dla niego będziesz pracowała. Nie sławnie, ale z całych sił, rzekł. Wrócę, Marku, i będę pracowała. Och, dziękuję raz jeszcze. Może pan wstąpi na plebanie? Stryja nie ma, wyjechał do chorego. Opowiemy panu nasze projekta, prosiła wesoło panna Julia. Dał się namówić. Zgłodniałą białkę wziął w opiekę parobek księdza, stary sługa kościelny podał im skromny obiad. Parę godzin zeszło niepostrzeżenie, nim się zdecydowali rozstać. Panienki pieszo pobiegły do skomontów, on zawrócił do zaścianka z tempo, jak człowiek, który myśli lub marzy. Postawił pierwszy krok na ciernistej ścieżynie, którą sobie za drogę i cel założył. Przyszli po niego ze skomontów prędzej, niż się spodziewał i będą już coraz częściej kołatali. Potrzebują pieniędzy, a on je musi mieć i będzie dawał. Był to dlań pierwszy dzień radosny. Miał w głowie natłok planów, cyfr, dat. Czasami, jak swawolny chochlik, poważne to zgromadzenie mieszała i gmatwała gorąca fala młodej krwi. Trzy miesiące nie widział Marty. Zmusił się do tego, żeby gwałt zadać tęsknocie i nudzie, co go opanowała na poświciu. Dziś rano nie widział jej, ale teraz zobaczy. Przez gąszcz wiśniowy o zmroku uścisnął dłonie i pogważął. Miał prawo dogodzić sobie choć raz, choć chwil kilka. Nie kwapił się też. Czekał wieczora. Zajechał na żwirble, obejrzał puste pole i łąki kawał, obliczył dochód i wartość. Na przełaj polem dojechał na pastwisko zaściankowe. Wierny Grenis już tam był, zajadając kawał sera i miłośnie patrząc na swe szkapy, pasące się poda. Uwolnił pana od białki, mrucząc po żmudzku i krytykując długą jazdę. Marek piechotą, ogrodami dobrał się do osady. Zmrok zapadał i chłodno było, choć pogodnie. Jesień ogłociła już trochę sadu, ale wiśnie, choć zważone w połowie, otulały jeszcze gęsto wojnatową zagrodę. Z daleka doleciał uszu Marka głos męski śpiewający tęskną piosenkę i tony skrzypków, wtórujące z cicha. Przystanął zdziwiony, a w tejże chwili śpiew i muzyka ucichła, a natomiast usłyszał głos Marty: Czemu to pan Łukasz zawsze smutne gra pieśni, że aż na płacz się zbiera? Taka dola moja panno Marto, ani mi mu miły, ani kogo swego mam na świecie. Od dziecka smutek mnie toczy. Takie Boże sądzenie. Nie lubią mnie ludzie. W chacie nie mam do kogo zagadać, a do czego się wezmę, to mi idzie jak z kamienia. Śpiewam smutno, bo mi trochę lżej, choć wiatrom się poskarża na swe troski. Biedny pan Łukasz, westchnęła dziewczyna płaczliwym tonem. Marek gwałtownie się rzucił, odskoczył od płotu i wszedł do swej chaty. Na kominie buchał wesoły ogień, przy którym kuchmarzył wieczerze ragi, spogwizdując przez zęby. Zwierzęta powitały radośnie znajomego, kaleka się obejrzał. Na rany pańskie coś taki blady. Śmierć spotkałeś gdzie, czy upiora? zawołał upuszczając łyżkę z ręki. Marek nic nie odparł. Istotnie wyglądał strasznie, trupio blady z posiniałymi wargami i dzikim błyskiem w oczach. Zmordowałem się i zziąbłem, wymówił nareszcie, siadając ciężko u stołu. Masz, wypij wódki. Zaraz gotowa będzie wieczerza. Ze Skomontów wracasz? Czego chcieli od ciebie? Pieniędzy. Ho, ho, ma się rozumieć. Witoldek szumi. A dałeś? Kupiłem żwirble. Wypij drugi kieliszek. Masz rozum. Ho, ho, zaraz znać, że to ja cię do chrztu trzymałem. Zasiejem tam żytka. Będzie chleb. Otóż i wieczerza, skosztuj no kartofli ze słoniną. Jadłeś kiedy takie? Robak, nie zaglądać w garnki. Subordynacja, hołoto. Ale Marek nic nie jadł. Napił się raz i drugi wódki, oparł łokciami na stole i milczał jak grób. Co, nie zakąsisz nic? frasował się Ragis. Ho, ho, musić w poświciu na pulpetach się pasisz. Trza to będzie skontrolować. Niegłodnym byłem na probostwie. Byłeś, a widziałeś czarną julkę? Zuch, dziewczyna. Marek głową kiwnął i spytał nagle: U wojnatów dobre urodzaje? Nie wiem, stary cholernik. Czepia się człeka i kąsa jak mucha we wrześniu. Ciągle tam swary i krzyki, bo i dziewczyna nie zmilczy. Tego ciemięgę grala zamęczają od świtu do nocy. A on co tam robi? rzekł Marek obojętnie. Ragis zamrugał oczkami filuternie. Nie było odpowiedzi. Młody odwrócił twarz do okna i patrzył uparcie w ciemną noc. Kaleka sprzątnął wieczerze, nakarmił swą trzutkę, zapalił małą lampkę i wziął się do łatania starej uprzęży. W okularach na nosie i z odstającymi wąsami kłuł szydłem, zawlekał dratwę i zawsze w dobrym humorze gwarzył z milczącym towarzyszem. Żebyś wiedział, co ja mia biedy miał z tą upartą szlachtą. Wojnat, duszka zbuntował za ścianek, wzięli się mnie wygnać jak liszkę z nory. Spasali zboże, grabili dobytek, raz nawet zbili grenisa, że spuchł jak katka i febry dostał ze strachu. Poczekajcie, myślę. Zebrałem ich raz przed gospodą i mówię: Mili braciszkowie, oto macie wóz i przewóz. Albo będziecie grzeczni chrześcijanie, to wam się odwdzięczę, albo będziecie jak poganie, to was ukaże, wybierajcie. Marek podniósł głowę. Zajęło go to opowiadanie. Zgłuszyło na chwilę głos, co mu zgrzytał w uszach. Biedny pan Łukasz. Zaczęli się śmiać, a młodzież drwinkować i przedrzeźniać. Pokazałem im figę. Poczekajcie, nowiu! powiedziałem i poszedłem. Coś ich to zastanowiło. Trochę spokornieli, ale mnie było tego mało. Na nowiu trzeciego wieczora zrobiłem im spektakl. Nałożyłem czarną opończę, wziąłem garnek z węglami, wypuściłem swoje bestyjki co do nogi i nie oglądając się na prawo i lewo, poszedłem sobie ulicą, grając na flecie. Moja komenda, stary żołnierz, karny. Na muzykę wylazło wszystko z chaty. I robak, i żuraś, i żywusia, i białołuszek, i gryzia. I podreptało za mną. Maruder igiełko biegł na końcu, jak kłębuszek kolący, aż Paś siadł na głowie i krzyczał na alarm. Dobranoc, dobranoc! Ragis z zachwytu nad tym triumfalnym pochodem aż okulary stracił i robotę rzucił. Śmiała mu się twarz cała. Powstał gwałt. Kto żyw wyszedł patrzeć. Śmieli się, wołali, potem ich strach zdjął. Kobiety pochowały dzieci, starzy zaczęli radzić i posłali najśmielszych za mną. A ja sobie wędrowałem spokojnie, aż na dewajtę i dopiero na polance zacząłem różne eksperymenta. Machnąłem trzy razy rękami, zrobiłem kijem koło, na węgle narzucałem liścia i trawy i gadałem jakimś językiem, którego nikt nie rozumiał, bo go nie ma na tym świecie. A potem nabrałem w garnek żołędzi i tym samym porządkiem zawróciłem do domu. Szpiegi drętwieli ze strachu, ale szli o opodal. Chaty zastałem zaparte i ani żywego ducha. Pochowali się pod pierzyny i wsiano. Dalej, że ja tedy od drzwi do drzwi ciągle mam rocząc, i pod każdym progiem nasypałem garść żołędzi i poszedłem spać. No i cóż się stało? Zagadnął Marek ubawiony mimowoli. Stał się cud, synku. Szpiegi opowiedzieli wszystko, ale żołędzi wziąć nie chcieli, a nazajutrz rano zamiast nich znaleziono pod progiem bób. Stary podniósł rękę z szydłem w górę i zrobił tajemniczą pauzę. A co, może ja nie czarownik? Uwierzyli wtedy wszyscy, bo trzeba takiego wypadku, że jednocześnie z tym zaczęły się klęski. U Feliksa urodziło się ciele z pięciu łapami, u Jana Arminasa Piorun zabił wołu, no i nareszcie stary Downar umarł. Mało mu się należało, bo miał sto lat i tyfus, ale zawsze mi usłużył. Szlachta w płacz, baby najśmielsze przybiegły do mnie, ale ja udałem, że nic nie wiem i zamknąłem chatę. Poszli do proboszcza, żeby mnie wygnał z kościoła, ale on ich wygnał z plebanii. No i po tygodniu gromadą oddali mi wizytę, przeprosili, przysięgli zgodę. Także nareszcie zlitowałem się, z całą ostentacją pozbierałem bób, którego nikt tknąć nie śmiał. Pomachałem znowu rękami, rozbiłem garnek i obiecałem im pomoc wszelką i opiekę. Może mnie czarownik? Dopiął celu ragis i sprawił istny cud, bo Marek się uśmiechnął. To go podnieciło jako najwyższy triumf dowcipu. O, ho, ho! Co bym ja zrobił z moim drewienkiem i bulami w kościach, żebym nie umiał czarować? Teraz, jak mi trzeba pomocy, to tylko huknę w ulicę, a hurmem lecą chłopaki i dziewczęta z kosami i sierpem. A grenis to ze skóry wyskakuje, a jak się ociąga, to ja nic, tylko zagarnek z półki, a parobek dygoce i pędem robi. O, ho, ho. A myślisz, że polubczyk do mnie w sekrecie nie zaglądają? I dajecie? Stary Filut zmrużył oczęta. – Aha, Lubczyk, zaraz ciekawy. Możesz i ty na to łasy, co? – Otóż nie dam tobie, bo nie warto. Pluń na marę. Marek się żachnął. – Nie bardzo mi ja, amorliwy, mruknął i dodał po chwili. Widziałem dziś nasze pola i jarzem zdumiał się. Tak pięknie uprawne. – To czarami, synku, czarami. Co? Ładne, prawda? – Oho, ja wiem, że ty myślisz sprawić mi na kolędę niebieski parasol i piękną fajkę. Ho, ho, ze mnie frant w pierwszy szereg z prawej strony. Ot, tylko się obejrzę i czas mi o żeniaczce pomyśleć. Sprawie gody, bo u nas są już dostatki, a gospodyni zbywa. Ciotka Anna jutro przyjedzie. Oporządzi mi jej rano stancyjkę od podwórza. Panna Aneta, to, 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 niech cię uścisnę, jak raz dobrana para, a to i ze świecą szukał. Uśmiechnął się żartobliwie i cieniutko zaśpiewał. Zgodne to stadło i cicha chata, mąż ternoga a żona garbata. Przestał żartować, a kiwając głową zauważył. Poniewierali mego chłopca, poniewierali. O, i przyszła kreska na matyska. Biedna panna Aneta. Niedobro ją zmusiło rzucić faworyta Witolda. Ale miej rad jak nikomu. Toż my tobie tu naczarujem na spółkę. No, kiedy tak, to jeszcze poczekam z żeniaczką jaki rok. Czego się będę śpieszyć? Wziął się pilnie do roboty, ale milczeć nie mógł. A widziałeś tę habetę zagraniczną, co Witold kupił za tysiąc rubli? Budują stajnie, zaprowadzają wyścigowe konie. Niemiec kradnie, młyny woda popsuła i stoją. Goście nie wychodzą z domu. Sądny dzień. A kto? W szczelinie drzwi ukazała się rozczochrana głowa Grenisa. Respekt dla garnka i czarodzieja nie pozwalał mu dalej się narażać. — Gdzie pan kapral każe orać jutro? — zagadnął, zamykając oczy, a otwierając szeroko usta, ku lepszemu słyszeniu chyba. — W Żwirblach, rekrucie — zakomenderował stentorowym głosem Ragis. — Ty tu wam przybył — zauważył czertwan, gdy się drzwi zamknęły. — A cóż, niech zna subordynację. Co kapral, to nie lada, co? Ho, ho! — dla rozmaitości zaczął gwizdać, gdy wtem Marek oczy podniósł i rzekł: Wezmę warendę młyny u pani Janiszewskiej. A ona ci na co? Wezmę komis dostawy mąki dla wojska. Stary pomyślał i wąsa zagryzł. A po świcie zagadnął? Dam rady, odparł spokojnie Marek. I pochyliwszy się nad stołem, zaczął końcem noża coś na nim kreślić. Zarobię trzy tysiące rubli dla Witolda zamruczał w końcu wstając z miejsca. Wieczór minął, za ścianek spał. Po krótkim czasie i w ostatniej zagrodzie zgasło światło. Psy tylko ujadały i wicher jesienny wył ponuro. Około północy zbudził się ragis i posłyszał, że Marek nie śpi. Czy ci młyny chodzą po głowie? spytał półsennie. Aha, zamruczał zagadnięty. I stary znowu zasnął, ale Czertwan darmo zamykał oczy, próbował uleżeć, nie mógł. Psy ujadały i wicher wył żałośnie. Nie młyny go zajmowały, ale z uszu pozbyć się nie mógł nieznośnego dźwięku jak z mory. Biedny pan Łukasz. Ledwie szarzało na dzień, porwał się z posłania i wyszedł cicho na podwórze. Szron pokrywał ziemię, drzewa, dachy budowli. Zimno było dotkliwe. We drzwiach stajenki Grenis się krzątał, odmawiając pacierze, a od ulicy na kamieniu siedział człek jakiś plecami zwrócony do chaty. Grenis, założysz konie do wozu i pojedziesz do skomontów zaraz. Powiesz tam pannie Annie, że jesteś na jej rozkazy, rozumiesz? Rozumiem, panie kapral, odparł wymusztrowany sługa ragisa i wykonał na lewo zwrot tak niefortunny, że się potknął i upadł. Marek nie zważał na to, bo jednocześnie człek nieznajomy wstał i podszedł. Był to łukasz Gral. Niespodzianie przybyłeś, rzekł po powitaniu do Czartwana. Ja się dawno wybierałem do poświcia ciebie odwiedzić. Czasu nie było. Stali naprzeciw siebie. Jeden spokojny, chłodny, nieubłagany, z góry patrzył na drugiego. Ten zaś zalękły, skubał róg surduta, przestępował z nogi na nogę, chrząkał i ledwie miał siłę mówić. – Masz interes do mnie? – wyrzekł Marek. – Mam prośbę. – No to mów. Czy ty nie masz nic przeciw temu, żem przystał do wojnatów? Przystałeś? Jak? Za parobka? Gral poczerwieniał zadraśnięty. Mam Bogu dzięki dosyć chleba u siebie. No to na co im służysz? Z łaski? Szlachcic wyciągnął palce ze stawów, spuścił oczy i jąkając się rzekł. Y, wojnat o, obiecał mi Martę. Ha, to racja do wysługi. I ona ci obiecała? Ona się ciebie boi, szepnął Łukasz. Boi, a mnie na co jej lęk? Dobrednie. Nie boi się ona, ale ty jesteś uczciwy, żeś przyszedł. Wczoraj myślałem, żeś złodziej. Słyszałeś? zaczerwienił się chłopak. Marek głową kiwnął. Ja ją tak strasznie umiłowałem, skarżył się smutny młodzieniec, ale żebyś co rzekł, to bym sobie poszedł za góry i rzeki. Ot wyrostka to kochanie w sercu noszę. Czartwan milczał. Może i on równie dawno i równie głęboko kochał, ale słów nie umiał składać ani się poskarżyć. Przesunął ręką po oczach i zagryzł usta. Nie gniewasz się na mnie pozwalasz? Pytał prosząco gral. Tyś prawy, Łukaszu, idź z Bogiem zamruczał olbrzym. Okienko chaty otworzyło się, wyjrzała uśmiechnięta twarz ragisa. Wystawił na powietrze klatkę z ptakami, obejrzał rozmawiających i zaśpiewał. Aż tam bierze panna, panna, towarzyszu mój. Puszczaj, harta ze smyczy, niechaj panne pochwyci, towarzyszu mój, towarzyszu mój. Zaścianek już wstawał do życia. Gral wyciągnął rękę do rywala, uścisnął podaną dłoń i wyszedł zgarbiony, pokorny. Gdy Marek się obrócił, nikt by nie poznał, że przed chwilą stracił to jedno jedyne, co w życiu posiadał osobiście, wyłącznie dla siebie. Zima nadeszła dziwnie lekka. Bywały śniegi i deszcze, potworzyły się odmęty, błota, ale do Bożego Narodzenia nie stanęły lody. Dubissa huczała, wzburzona, nabrzmiała, a młyny meły turkotały, na szczęście Marka, niosąc mu tyle pożądany grosz. Jego samego nikt nie widział z tej strony. Siedem poświckich folwarków, trzy gorzelnie, dostawy zboża i mąki pochłaniały mu dni i noce. A zresztą po co by tam jechał? U wojnatów myślano o weselu, czekano tylko końca adwentu. Ragi z ciotką pracowali jak mrówki, a w skomontach nie było nikogo. Parę razy macocha przyciśnięta potrzebą, odbyła podróż do kanosy do poświckiej oficyny miluchna, uśmiechnięta, choć ją do rany przyłóż. Brała pieniądze, dawała potrzebne zapewnienie i odjeżdżała rychło. Na święta zatęskniła za Witoldem, który się bynajmniej do domu nie kwapił, i wyjeżdżała do Rygi, mało się troszcząc, jak Niemiec użyje czasu jej nieobecności. Dla Marka za Dubissą nic nie istniało: ani marty, ani pracy, ani przyjaciela. Dewajtis stał żałobny i milczał pod powłoką szronu. Ludzie potrosze zapomnieli o nim: ziemia leżała pod śniegiem. Po świcie miało sporo sąsiedztw. Ten i ów z młodzieży zajeżdżał niekiedy za interesem. Zapraszano go na polowania, wciągano w towarzystwo. Bywał rzadko z obowiązku, z konieczności, przesiadując ze starymi gospodarzami. Unikał zebrań wesołych, wymawiając się żałobą. Nie lubił rozmawiać, a szaleć z młodzieżą nie potrafił. Najczęściej, gdy chwilę miał wolną, siadał na koń i jechał do Jurgiszek. Stara pani Janiszewska dożywała tam resztek życia, ociemniała i niedołężna. Wnuczka niedorosła doglądała jej, a stary Czertwan gospodarzył na folwarku. Gdy umarł, staruszka sprowadziła Marka, oddała mu klucze, księgi i wiarę, jaką pokładała w ojcu. Mizerna to była fortuna, pełna piasków i mokrych wypasów. Trzy młyny stanowiły całe bogactwo, dawały chleb dwóm kobietom. Powoli, nieznacznie, sam nie wiedząc, jak do tego przyszło, Marek nawykł przesiadywać w ich schludnym saloniku długie jesienne wieczory, czytywać głośno gazety i książki, słuchać jej opowieści z gorących czasów i żewnych, cichutko wygrywanych na starym klawikordzie melodii wnuczki. Stary zegar wyzwaniał kuranty, ogień trzaskał, było mu dobrze, spokojnie. Dziewczynka była chorowita, babka przygłucha, nieufna do ludzi. Ubóstwo wyzierało zewsząd. Nikt też ich nie odwiedzał oprócz niego i jego jednego witały ze smętną radością. Przywoził im pieniądze, wiadomość jaką. Wnosił w posępne ściany jakby kłąb świeżego, zdrowego powietrza. Gdy odjeżdżał późną nocą, pani Janiszewska wzdychała smutnie. Jadwisia zamyślała się długo, nasłuchując szumów wiatru posępnego. A o Orwidach tymczasem nie było żadnej wieści. Stary Jazwigło rozpisał wezwania po gazetach. Hanka na zlecenie marka uczyniła to samo w Paryżu. On pisał do Kazimierza, prosząc o zasięgnięcie języka na wschodzie. Wszystko daremnie. Po złote runo w zakątku żmudzi nikt nie przybywał. Czas się wlókł ciężko dla biednego administratora tych bezpańskich skarbów. Niekiedy, gdy patrzył na pełne gumna i stada bydła i złoto płynące falą do jego biura, opadała go rozpacz. Dla kogo to i po co? To znów, gdy spojrzał na pałac osamotniały, pełen cennych zabytków, gotów w każdej chwili na przyjęcie tych, którzy może nie istnieli już, gorzko się uśmiechał. A wreszcie, gdy sam wracał do oficyny, zmęczony, przeziębły i głodny, z długiej kontroli folwarków, opadała go szalona apatia i wściekłość. I pytał się po raz setny: dla kogo to i po co? Tysiąc mniej lub więcej dla tych umarłych, co znaczy? Po co czekać dziewięć lat jeszcze bez żadnego skutku? Po co się zamęczać? Wtedy zwykle wybierał się do sandwilów, pofolgować sobie, wypocząć we własnej zagrodzie. I jechał, daleko nakładając drogi, na prom za Jurgiszkami. Nigdy doń się nie dobrał. Po drodze myślał, wspominał ojca, kawał sygnetu na piersi i ten napis na nim ledwie czytelny. Judica medeus et discerne causa meam. Zawracał i po chwili siedział już naprzeciw ociemniałej, wsłuchany w motyw melodii, powtarzając w duchu. Osądź mnie, Boże, i rozeznaj sprawę moją. Ogień się palił, brzmiała muzyka, a o zmroku od klawikordu patrzyły nań smętne oczy bladego dziecka, błagające, a harde zarazem. On ich nie widział, nie uważał, ale ludzie zaczęli szeptać i ragi z pewnego wieczoru zjawił się w poświciu. Było to przed samą kolędą. Mój synku, to się nie godzi! zawołał z progu. Wyrzekłeś się nas, co? Ho, 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 to brzydko. Tego ciebie na chrzcie nie nauczyłem. – Nie mam czasu – odparł Marek po serdecznym przywitaniu. – Nie kłam, bo ci z tym nie do twarzy. Ma się rozumieć, udaje się kłamać, ale nie przed czarownikiem. Ejże, od ja ci powiem, czemu nie przyjedziesz do Sandwilów. Wstyd ci przede mną. – Przed wami? Za co? – Boś mi coś ukradł. – Ja? Aha, to się wie. A ja przyjechałem odebrać. – Wiele mam cudzego, ale waszego, rynku nic. – Masz. Ukradłeś mi lubczyk, co się suszył na kominie – Zawołał stary grożąc palcem. Co może nie? Młody potrząsnął głową. Jeżeli miał, to i swój zostawiłem w sandwilach. Na co mi on teraz? Aha, do prawdy. To czasu nie masz odwiedzić nas, starych, a w Jurgiszkach siedzieć to czas jest? Przecież Lubczykiem pani Janiszewskiej nie traktuje. Ragis oczy zmrużył i ręce załamał. Och, 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 och. Toż to ludzie z tej strony zębów dostają? Patrzajcie no go. Panią Janiszewską głowę mi zawraca. A toż ci się zdaje. Albo to panna aneta nie umie położyć kabały? Wczoraj mi powiedziała. Markowi gody się gotują przez czyjąś śmierć, a na sercu mu szatynka. Aha, teraz się czerwienisz. Dopieroś poczuł. A jak cały świat paple, toś głuchy i ślepy. — Myślisz, żeś kuropatwa, co dla bezpieczeństwa głowę chowa. Marek istotnie zarumienił się lekko i chwilę milczał, namyślając się. Potem obojętnie ramionami ruszył. — Język ludzki młyn na plewy — mruczał. — Ale ja nie rad, jak ty między tymi plewami. — No powiedz bez wykrętów. Kochasz pannę Janiszewską? Myślisz ją brać? Czertwan głowę zwiesił i odparł głucho. — Jedną kochałem i chciałem brać. Drugiej już nigdy nie zechce. Ciotka niech lepiej położy kabałę, czy Orwidowie wrócą. To mi jedno na sercu. Zresztą nic. To źle. Wstyd mi za ciebie. Bo pierwsze, miałeś kiepski gust, a jeszcze kaduczniejszą masz naturę, że tego śmiecia żałujesz. No, to tak naprawdę nie zatańczę na twym weselu i ty swego nosa nam nie pokażesz? Przyjadę jutro. Wiesz co, lepiej dzisiaj pod moją eskortą. Bo jutro to gotów weź zagrzęznąć koło promu i nie dojechać. Ja to wiem po sobie. Kawaler kawalera rozumie. Tak, ludzie gadali cuda o ich stosunku, a oni jedni tylko o tym nie wiedzieli. Marek się obejrzał, zastanowił i cały tydzień nie odwiedził samotnic. Na tradycjonalną wigilijną wieczerze panna Aneta sprawiła mu tego szczupaka z szafranem i starożytną kutię na zimno. Obiecał przyjechać. Nad wieczorem wybrał się tam pierwszą sanną. Na zawrocie do Jurgiszek popędził konia. Czuł wyrzut sumienia, że mija to sieroctwo opuszczone od wszystkich. Nagle z wysady parobczak konny wyskoczył na drogę, spojrzał i zatrzymał go zdyszanym głosem. — Stara pani prosi na minutkę. Zawrócił nie mówiąc słowa. Babka z wnuczką były jak zwykle same u stołu nakrytego sianem. Powitały go przeproszeniem. — Pan zajęty, spieszy do swoich. Chciałyśmy z panem opłatkiem się podzielić. Ucałował ręce staruszki, błogosławiła go. Przed wnuczką głęboko się ukłonił, miała łzy w oczach. Nie mamy nikogo, rzekła pani Janiszewska. Rodzina niewielka i jeden przyjaciel, pan. Dlatego byłyśmy natrętne. Pan wieczerza w poświciu? Jeśli pani pozwoli, tutaj. Odparł po swojemu krótko. I został. Zapomniał o ragisie i szczupaku i plotkach ludzkich. Pod chropowatą powierzchnią dźwięczało w jego duszy szczere złoto. Około północy, gdy siedział milczący i słuchał kolędy śpiewanej przez Jadwisie, nagle służąca ukazała się w progu. — Przyjechał po pana Ciwun z Poświcia, oznajmiła. Pożegnał się i wyszedł. Wójt dworski istotnie czekał go w sieni. Co się stało? — Ja nie wiem, panie. Ktoś przyjechał pocztą i na gwałt kazano po pana zajechać. Orwit zamajaczała jak gwiazda zbawienia w głowie czartwana. Nie pamiętałby mu, kiedy tak biło serce. Wziął ci wuna na nasanie i o cudo rozmawiał. Widziałeś tego pana? A juści, cały dwór widział. Młody, cieninki, maleńki, z bródką. Musić to kupiec ruski. Jakoś ci ubrany, niby w spódniczce po kolana i po rusku mówił z panem Sawgardem. Orwit, brzmiało coraz radośniej w duszy Marka. Popędzał konie, leciał jak do kochanki. Wjeżdżając na dziedziniec, spojrzał w okna pałacowe. Były ciemne. Jego tylko mieszkanie stało oświetlone. Czemuście pana tam nie wprowadzili? Zawołał zgorszony. Czyż ja wiem, odparł wójt. Musić tak chciał. Stanęli pod gankiem. Marek wyskoczył, żywo otworzył drzwi. Gość stał u stołu, na którym kipiał samowar i zwijał papierosa, pogwizdując bez ceremonii. Dusza moja, a gdzież ten wasz uprawla już ci? Zagadnął, nie oglądając się. Markowi na ten głos opadły ręce. Prawie rozpacz przemknęła mu po twarzy. Kazimierz, wykrzyknął. Młody człowiek rzucił papierosa, podbiegł, objął go za szyję i począł ściskać i całować. Witaj, brat miły, witaj! wołał ze łzami w oczach. Ot i ja przyjechał na rodzinę. Co? Ty nie poznał? Ha? Wyrósł ja? Marek obejrzał przyrodniego brata uważniej. Wyrósł zapewne, ale jakże się zmienił? Z ładnego młodego chłopca stał się człowiekiem chudym, bladym, obrzękłym, już trochę łysym, ze szkłami na wpadłych oczach. Jucht, czuć od niego było, zmieszany dziwacznie z paczulą i słodkawym dymem tytuniu. Atmosfera klubowej szulerni. Głos poznałem, rzekł starszy, obserwacje chowając dla siebie. Możeś głodny, zmęczony? Z daleka jedziesz? Z Rygi, brat miły. Szelma Witold ma ładną kochankę, prosto duszka. Już ja się od lata zabieram jechać do was, zaraz po twoim piśmie, ale między tym wypadł interes. Nie było jak.